Podolska dobro, tu u nas na dobro, tak przez tolerancję nieważny my, a ważna empatia i dzień między nami. Jakie zrozumienie to żyć szybko, to polubmy wierzyć śliwości, bądźmy dla siebie na co dziennie. O pole chytnie żyć śliwości, niech ta radość jest niezmiennie. O pole chytnie żyć śliwości, bądźmy dla siebie tak codziennie. O pole chytnie żyć śliwości, niech ta radość jest niezmiennie. Seniorzy chcą pokazać, ale chcą też również pokazać to, że Opole jest dla nas też ważne, że to dzięki tej kampanii Opole w rytmie życzliwości mamy sposobność tutaj spotkać się. Możemy też pokazać, co przez okres tej pandemii robiliśmy, że nie tylko byliśmy pozamykani w domach, ale też w tych domach tworzyliśmy. Czy Janek pisał piękną muzykę, teksty, czy Irenka pisała też piękne wiersze, czy też braliśmy udział w różnych konkursach, gdzie fotografowaliśmy to, co tworzyło się. Piękne balkony, piękne ogrody, kwitnące. A tutaj chcemy też pokazać i wystawę malarską. Chcemy pokazać, że życzliwość to nie tylko takie dzień dobry, pomogę ci coś, ale to, że my chcemy w tą życzliwość wtopić I ten stosunek nasz do młodzieży, do dzieci, spotykamy się z nimi. Tutaj proponujemy wspólne zabawy i jeżeli tylko mamy możliwość, my również chcemy się dzielić tym, co jeszcze w nas drzemie. No jest fantastycznie. Opole, stolica polskiej piosenki, ale tak głośnej, radosnej, śpiewającej krakowskiej jeszcze nie mieliśmy, więc ta rewitalizacja krakowskiej przebiega według założeń, czyli jest nie tylko zielona, ale jest radośnie i muzycznie. A że śpiewają seniorzy, tym bardziej jest to miłe. Obok powstało Centrum Seniora i to oni sami wyszli z inicjatywą taką, żeby na środku krakowskiej urządzać tego typu koncerty, robić to pod hasłem Opole Miasto Życzliwości. To jest bardzo ważne, że najbardziej zaawansowani wiekiem, doświadczeni mieszkańcy Opola pokazują nam, jak powinniśmy na co dzień, czym się kierować. I ta życzliwość, to wskazanie życzliwości jest bardzo ważne, szczególnie dla tych młodszych pokoleń, więc cieszy mnie właśnie taka inicjatywa i taki kierunek. Opole jest miastem ludzi starszych. Jest nas w Opolu bardzo dużo. Niemniej też chcemy pokazać, że będziemy też taką grupą, która będzie aktywna, będzie nas widać, ale też jest to fajna idea, że możemy się spotykać w takich miejscach, bo ktoś może przystanąć. Ja widzę, że też są ludzie młodzi, którym też serduszko się raduje, że moja babcia czy mój dziadziuś potrafi tak fajnie się odnaleźć, że może nawet tego dnia inaczej wygląda, że na ten dzień czekał już kilka razy, że nie obciążamy aż swoimi problemami tak bardzo naszą rodzinę. To jest bardzo istotne i chcemy, żeby to Opole w rytmie życzliwości, ta kampania trwała jak najdłużej. Wybrano mnie wśród mis i misterów, kandydatów jeszcze, więc było losowanie. Wyniki losowania poznaliśmy, mistrz życzliwości Wiesia. Ja w szoku. Może uśmiech, może dobroć, może tolerancja też, nie? Przede wszystkim chyba uśmiech, radość. Ja nikogo nie obrażam, nikomu nic nie zazdroszczę. Także podchodzę do każdego z taką właśnie życzliwością. I stąd może to jest właśnie, że jestem mistrz życzliwości. W świecie ludzi życzliwych żyje się znacznie lepiej, bo obserwując, ktoś idzie zadowolony, no to aż nam się też ciepło na duszy robi, nie? Przekazujemy radość przede wszystkim, nie bójmy się, wychodźmy też i bądźmy przede wszystkim życzliwi, pomocni przede wszystkim. Wymagajmy od siebie i od innych, przekazujmy też ten szacunek dla innych, szacunek. Opole w rytmie życzliwości, niechaj ta radość jest niezmiennie.